Trynkiewicz dzwonił. Chciał odzyskać swoje okulary. You're looking for trouble? You came to the right place. Zripostowałbym, ale przez pierwsze 15 sekund filmu nie można używać wulgaryzmów, więc... O, 15 sekunda! Czarny tusz i czarne róże, czerwona pomadka na mojej skórze, obcasy kabaretki, jest pochmurnie pobudka na klasu. Pół do ósmej, pół do ósmej, pół do ósmej, pół do ósmej. Witam! Dziś obejrzymy pierwszy odcinek kultowego serialu Zdrady. Zapraszam. Dorota Sułkowska ma 27 lat i jest żoną Radosława, 28 lat, z którym prowadzi gospodarstwo rolne i agroturystykę. Para zna się od dzieciństwa i jest ze sobą od czasów szkoły średniej. Jednak Dorota ma zmartwienie. Zamiast przygotowywać się do wiosennych prac na roli, zaczęła podejrzewać swojego męża o zdradę. Zrozpaczona zgłosiła się do programu Zdrady. Wszystko zaczęło się od tej depresji. Radek zaczął mówić o tym, że praca na roli go męczy i że nie sprawia już mu żadnej radości. Jeśli praca cię męczy i nie daje ci już żadnej radości, to nie znaczy, że masz depresję. To znaczy, że masz pracę. Później na takiej jednej imprezie świątecznej, takiej rodzinnej, żona kuzyna Magda powiedziała, że na takie stresy to najlepsze są medytacje. I że jej również już pomogły. No ja to od razu przeczuwałam, że z tych medytacji to nic dobrego nie będzie. No ale Radek zaczął chodzić na te spotkania. Na spotkania tego zgromadzenia. Tylko nie radość w sercu. Radość w sercu? Uuu, znam, skończy się myciem buzi łzami, zobaczycie. W ogóle przestał interesować go seks ze mną. Tak jakby mnie w łóżku w ogóle nie było. Tłumaczył to tym, że ten cały jej guru Salvatore zalecił im kompletne wyciszenie na 3 miesiące i w tym również brak seksu. No i ja bym to jeszcze zrozumiała, żeby po prostu, no żeby mu pomóc. No ale wtedy przez przypadek w kieszeni jego spodni znalazłam paczkę prezerwatyw. Ja tego nie poczłonkuję! Walczę o równouprawnienie, bo całe życie mówiłem, nie pochwalam. Jestem Damian, to jest moja ekipa, chłopaki są śledczymi, jest również Agata, jest psychologiem. Chcemy ci zadać kilka pytań, więc najpierw usiądziemy w środku, tam porozmawiamy, dobrze? Spokojnie, bez nerwów. Dorota, w zgłoszeniu mówiłaś, że ostatnio w rzeczach twojego męża znalazłaś prezerwatywy. Rozmawiałaś z nim o tym? A gdzie? Nie, nie rozmawiałam, bo... Radek to by zaraz się zdenerwował, że grzebie w jego rzeczach. Ja taka nie jestem. To było przez przypadek. To było przez przypadek! Z kim? Z czym? Narzędnik! A zakończymy wołaczem o tych. Powiedz mi, proszę, opowiedz nam o tym zgromadzeniu, w którym twój mąż praktykuje medytację. No tak, oni są u nas od kilku miesięcy. Nasi tutejsi ludzie z wioski to tam nie chodzą, ale ta nasza kuzynka Magda jakoś ich zwąchała i zaciągnęła Radka na te całe medytacje. Mhm. Mówiłeś, że twój mąż miał depresję, to prawda? Chyba tak, bo on jest zawsze zazdrosny, jak mi się Windows zawiesi. Oj, przepraszam, czarny wróć! Oj, przepraszam, afroamerykański humor jest jak chłopiec z wybitymi zębami. Nie każdy go rozumie. Radek to nie jest głupi chłop. On skończył studia, nasze gospodarstwo dostaje same nagrody, wszyscy nam zazdroszczą. Ja nie rozumiem, nie wiem, co go opętało, żeby do jakiejś sekty wstąpić. Nie wiemy jeszcze, czy to jest sekta. No właśnie, może tu nie chodzi ani o guru, ani o gary, tylko o garu, wiecie. Et si tu crois que j'ai tort. A co? Tym razem trochę zafałszowałem, ale wiecie, o kogo chodzi. Nie wiemy jeszcze, czy to jest sekta. Jak to nie? Przecież on cały czas mówi tylko guru to, guru tamto. Może Radek nie mówi ciągle guru, tylko ma wybite zęby i szuka ci zajęcia. Do garów, kobito, do garów! A ty ciągle o tym guru! Kto normalny tak mówi? Tylko ktoś, komu namieszano w głowie. Ja mam tylko od was, jeszcze do was taką jedną prośbę, żebyście zajrzeli do tej naszej przybudówki. Tam mamy agroturystykę. I tam proszę załóżcie kamery, bo ja myślę, że pod mój dom to on by kochanki nie sprowadził, ale tam to już tak. I tu są te klucze. Dobrze, dobrze. Oczywiście wszystkim się zajmiemy, także możesz być spokojna. Zaczynamy od jutra. Dorota, i możesz nam zaufać. Nigdy nie ufajcie komuś, kto mówi: możesz mi zaufać, zaufajcie mi. Catch-22? Pierwszy dzień obserwacji. Ekipa Zdrad jest na wsi nieopodal domu, w którym mieszka klientka i jej podejrzany o zdradę mąż. Detektywi czekają, aż Dorota i Radek opuszczą dom i pojadą w interesach do sąsiedniej wsi. Panowie, czujność. Za chwilę nasza klientka z mężem będą wyjeżdżać. Radosław Sułkowski ma 28 lat i jest rolnikiem. To by tłumaczyło, dlaczego tak lubi świnie. Damian Petrow chce wykorzystać ich nieobecność i zamontować w domu kamery i podsłuch. Szefie, ja mam już wchodzić? Dobra, teraz ruszaj, Łukasz. Damian, jakaś kobieta się do ciebie zbliża. Bo macie chleb w samochodzie. Dobrze, już nie będę. Będę! Po udanym montażu kamer w domu klientki i jej męża detektywi podjeżdżają pod siedzibę zgromadzenia, do którego uczęszcza na medytację Radek. Damian Petrow przygotował plan, który umożliwi śledczym montaż kamer w budynku. Łukasz, wiesz co masz robić? Raczej nie wiedziałem o żadnych wkładkach. No ale widzisz, sprytnie zareagowałeś. Tak, ale mam nadzieję, że ten cały ruch się nie połapie, że robię go w balona. Teraz cicho, bo wraca. Proszę o przelanie 600 zł na nasze konto. Że co? Proszę, słucham? 600? Panie, ja tu przyszedłem, żeby się odnowić duchowo, a nie zrobić małe zakupy spożywcze w 2023. Proszę o przelanie 600 zł na nasze konto. To opłata członkowska. Proszę, twoja herbata zielona. Tak, dziękuję. A dla pana też zrobicie tą herbatkę? To moja żona, Eliza. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem pana zdziwienie, ale proszę nie być zaskoczonym. Nagie ciało łatwiej pozbywa się złej energii. Ted Bundy pewnie wypowiedział, że zła energia łatwiej pozbywa się nagiego ciała. Mam nadzieję, że i pan będzie mógł wkrótce skorzystać z tego. To ja też mam taką nadzieję. A tymczasem Eliza pokaże panu resztę budynku i pokój indywidualnej medytacji. Ale Łukasz miał niezłą minę, jak weszła tego łababka. Najważniejsze, że mu się udało. Mam nadzieję, że montaż kamer w innych pomieszczeniach pójdzie równie gładko. Widok na ogród i od co najważniejsze łazienka, żeby się odświeżyć. To jest niesamowite, jak kobiety w tak subtelny, eufemistyczny, delikutaśny sposób potrafią mówić o fizjologii. Dziękuję ci bardzo, kolacja była przepyszna. Nie ma sprawy. I te świece, prawdziwy z ciebie romantyk. I si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Słuchaj, a gdzie jest łazienka? Muszę się trochę odświeżyć. O, kręci ci majty, Liże. Słucham? Będzie rzut za 2 punkty? Jelitko chce porzeźbić w brązie. Nie, ja po prostu chciałam się u ciebie wysrać. Kobiety tak nie mówią. I can buy myself flowers. Dobra, no to zobaczymy. Łukasz, idź dalej za Radkiem. Już chwilę później, przed budynkiem sekty, ma odbyć się wieczorna sesja medytacyjna z udziałem guru zgromadzenia. Wśród nich jest śledczy Łukasz. Widzę, że brakuje kilku osób na naszej dzisiejszej sesji, ale nie traćmy czasu, zaczynajmy. Zrzućcie krępujące więzy złej energii. Słyszycie? Zrzućcie krępujące więzy złej energii! Tam jest kibel. Szefie, dobrze, że wysłałeś tam Łukasza, bo ja już dawno bym się tarzał po podłodze. Z ekstazy, rozumiem. Bardziej ze śmiechu. Po kilku minutach skupienia w medytacji guru nagle przerywa milczenie i wydaje zalecenia członkom wspólnoty. A teraz udajcie się do wyznaczonych pokoi i oddajcie się indywidualnej praktyce. I to już po medytacji? Jak to często mawia moja żona. To powinno tak krótko trwać? W kolejnym pokoju medytacyjnym, do którego wszedł śledczy Łukasz, czekała na niego prawdziwa niespodzianka. O cholera! Co jest to kur... przepraszam, bo ja papier to... Co jaki papier i... kur... No o co? Przepraszam! Gdzie idziesz światło? No proszę, nasz guru zdradza swoją żonę z inną wydanką. No wygląda na to, że oni mają tutaj takie zwyczaje. Wszyscy narobiłem przypału u guru. Dobra Łukasz, odczekaj chwilę i znowu ruszaj. Niestety, chwilę później do pokoju śledczego przychodzi Salvatore. Co ma pan nasze zasady? Co to za wężenie po pokojach? Szukałem papieru toaletowego, skończył mi się. Mam minutę na opuszczenie tego zgromadzenia! Czy to nie jest już molestowanie? A, minutę! Słyszałeś, co ona powiedziała? Tak, że w zgromadzeniu wszyscy się psykają. To skoro Radek bierze w tym udział, to musimy się dowiedzieć, z kim Radek uprawia seks. O, jest! Wrócił nasz bohater! Daj spokój, Mariusz. Cieszę się, że już nie muszę tam wracać. Powołałem się na ciebie. Jest pięknie. Dobra, panowie, koniec żartów. Dzień dobry, chciałbym się zarejestrować jako bezrobotny. Tak, posiadam bardzo wiele przydatnych umiejętności. No na przykład coś takiego. Moje noworoczne postanowienie było takie, żeby zmienić wreszcie swoje życie i od wczoraj nie jestem prawiczkiem, ani pracownikiem kostnicy. Halo? Halo? Detektywi śledzili męża klientki. Prosto z siedziby zgromadzenia mężczyzna wrócił do swojego domu. Następnego dnia Damian Petrow umówił się na spotkanie z Dorotą. Chce pokazać klientce zgromadzone dotychczas materiały i ustalenia. Witaj, Doroto. Przepraszam, to nie możemy wsiąść do busa, bo ja nie chcę, żeby tutaj ktoś nas zobaczył. Dobrze? Dobrze, oczywiście. Panowie, wsiadajmy. Popatrz po kolei, co się działo w zgromadzeniu. Po wspólnych medytacjach wszyscy rozeszli się do swoich pokoi. No i co tam się działo? Jak to co się działo? Marek Grechuta napisał o tym piękny wiersz! Pozwólcie! Gdy cię tylko zobaczyłem, głowę nagle straciłem. Zgrabne nogi, mini w kratkę, fajną mam sąsiadkę. Bara, 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 riki, tiki, tak. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Bara, 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 riki, tiki, tak. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Wreszcie raz się odważyłem i do chatki zaprosiłem. Patrzę na nią same wdzięki, potem hola do łazienki. Bo ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Bara, bara, bara. Dziękujemy, panie Marku. Po 2 godzinach na miejsce dociera psycholog Agata Adamczyk. Detektyw Petrow chce jej pokazać zgromadzone materiały. Cześć. Cześć. Ciężko was tu znaleźć. No wiesz, nie możemy się rzucać w oczy. Dobra, rozumiem, przejdźmy do materiałów. Popatrz na to. O cholera! Co jest to kur... To ten ich góro. Tak. Wiesz co, ja sprawdziłam tego Salvatore. To oszust. skapnęliśmy się, że Salvatore to oszust. Dopiero teraz? Doskonała robota! Ja cały czas czekałem, aż dostanę ejakulatem w oko, żeby stwierdzić... ta medytacja jest stosunkowo dziwna. Zresztą ja sprawdziłam tego Salvatore. To oszust. Jak oszust? Tak naprawdę nazywa się Zygmunt Cipuła. Nie. Zygmunt Cipuła. Nie. Zygmunt Cipuła. Nie. Jednak tak. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będę Waszym przewodnikiem duchowym. Nazywam się Zygmunt Cipuła i miałem przerąbane w szkole. To kto pierwszy zdejmuje majtki? Oj, tak się nabijam. Cipuła to piękne nazwisko. Dla mojej nauczycielki fizyki z liceum. Ekipa Zdrad śledziła przez cały czas męża klientki. Radek, zgodnie z przewidywaniami detektywów, przyszedł pod siedzibę zgromadzenia. Szefie, Radek zaraz wejdzie do środka. Dobrze, już przeglądam. A zaraz ta dziewczyna gdzieś zniknęła. Sprawdź może inne pokoje. Pomysłowo. O, jest w tym pokoju. Widać, że szykuje się na randkę. Czyli Radek ma romans z żoną guru. No to mamy zdradę. Będziesz musiała przygotować naszą klientkę. Wiesz co, obawiam się, że ona naprawdę bardzo ciężko przeżyje konfrontację. Cała wieś się dowie, że jej mąż ją zdradza. 10 minut później na miejsce przybiega roztrzęsiona klientka. Natychmiast żąda wyjaśnień od detektywa Petrowa. Co tam się dzieje? Spokojnie, wszystko ci pokażemy za sekundę. Mój mąż mnie zdradza. Tak, a Marek Grechuta siedzi, patrzy i pisze. Chyba nie myślicie, że życie kończy się na śmierci. Inaczej tamten żart o kostnicy był zdecydowanie za bardzo taktowny. Co tam się dzieje w środku? Powiedzcie mi, proszę. Porozmawiajmy w środku, pokażemy ci wszystko. Chodź. Usiądź. Co tam się dzieje w środku? Co tam się dzieje? Powiedzcie mi. Dorota, przykro mi, ale niestety okazało się, że twój mąż cię zdradza. Co? Jajco, a właściwie dwa, bujają się jak Big Ben o pełnej godzinie. Big Ben to nazwa dzwona, a nie wieży. I to była edukacyjna część odcinka. Ja wiedziałam. Wiedziałam, ale miałam nadzieję, że powiecie mi, że to jest nieprawda. Boże, nie z kim, błagam, powiedzcie. Dorota, spójrz na to. Co to za baba? Ta kobieta to Eliza, żona guru tego zgromadzenia. Żona? To ona gdzieś jest z moim chłopem, a tamten z inną? Tak, ten Salvatore też tu jest. Nie, tego starego oblecha to ja mam w nosie. A temu mojemu nogę z dupy porywam. Bata powinnam ze sobą zabrać. Panowie, idziemy, będzie konfrontacja. Dorota, opanuj nerwy. Nie zrób nic głupiego, dobrze? Kobieta, która dowiedziała się o zdradzie, pędzi właśnie, żeby przyłapać męża na gorącym uczynku. Ona z pewnością zrobi coś mądrego. Wpadnie tam i zacznie obliczać wariacje bez powtórzeń. Tutaj, Dorota. Tutaj. Detektyw Petrow kończy śledztwo. Zebrał dowody na zdradę Radka. Boże, jak ja to uwielbiam! Nie zdradę, głos Tomasza Knapika. Teraz czas na pracę psycholog programu, która musi zająć się roztrzęsioną klientką. Minęło pół roku. Spotkaliśmy się z bohaterami tamtych wydarzeń, aby zobaczyć, jak teraz wygląda ich życie. Pewnie pomyślicie, że jestem głupia, ale dałam mu szansę. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie zdrad. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak poprawnie medytować. Czarny tusz i czarne róże, czerwona pomadka na mojej skórze. Od czasu kawaletki jest podwórnie pobudka na kacu, pół do ósmej. No, ogłoszenie parafialne. Dzisiaj ogłoszeń parafialnych nie będzie. Idźcie w poko. Do zobaczenia za tydzień w poniedziałek, mam nadzieję, chociaż to nie zawsze ode mnie zależy. To na dzisiaj tyle. Widzimy się. Buja.